Cześć, witam. Ostatnio pytałem ludzi na grupie, jak przenieść sejwy z gier z PS4 na PS5. I mimo kilku tysięcy ludzi na grupie, nikt nie potrafił dokładnie tego opisać, odpowiedzieć, bo chyba tego nie wiedzą. Jedni odpisywali, że podłączali kabel i przerzucali dane, drudzy mówili, że z PS4 ściągali na USB i później wrzucali na piątkę. I że w ogóle jak nie mam czwórki, no to już się tego nie da zrobić. No więc tak, wczoraj pogrzebałem i da się wszystko zrobić. Wchodzimy w prawy górny róg ustawienia, cyk. Teraz w opcje mamy coś takiego jak zapisane dane i ustawienia gry, łamane aplikacji. Wchodzimy. I zobaczcie, mamy wszystko pięknie, zapisane dane PS5, zapisane dane PS4, ustawienia wstępne i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy sobie w zapisane dane PS4 i tutaj jest pamięć w chmurze, cyk. Ładuje nam się elegancko. I teraz spójrzcie. Mam prawie wszystkie gry, bo nie wszystkie były wrzucane na chmurę, ale wszystkie te, co potrzebuję, są z PS4. No i co? Da się? Da się. I to jest dla ludzi, którzy właśnie mają z tym problem. I tutaj sobie po prostu przerzucamy to wszystko, co potrzebujemy, na PS5 do pamięci konsoli. I to na tyle. Tyle filozofii. A tyle ludzi na grupach, mądrych, mądrzejszych, kłócących się, wyzywających, ale jednak prostej rzeczy nikt nie potrafi opisać, wytłumaczyć albo nie wie. To tyle. Dzięki, trzymajcie się.